No, 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 GKS, GK, GKS, GKS, królem jest. Na, na. Ja z tych video kiedyś na karlikowo zamorduję normalnie. Co nasz ryć temu psu nie dawo! Zresztą ten karlik jest nie lepszy. Idę już, moment! Już, już! Się ogolić nie dadzą. Dobrze, Berci. Berci, nie masz tu tak przypadkiem takie, wiesz, takie bateryjki paluszki. A na co wam bateryjki paluszki? To nie do mnie, to do karlika, wiesz, nie może się biedogu ogolić, bo mu wysiadły w maszynce bateryjki. A co on teraz taki nowoczesny się zrobił, co? XXI wiek, nie łaska jednorazówką się golić, co to musi być wszystko na baterię, tak? Bercik, przestań pan zolić, ja. Masz taką bateryjkę, albo nie możesz? No nie mam, bo skąd? Bercik, a można byś ty mi tak mógł pożyczyć pora groszy, ja skoczę do sklepu, kupię bateryjki, bo mój, jak jest nieogolony, to jest okropnie zły. Nie mam pieniędzy, wiecie, jak to u mnie jest, no. Bercik, słuchaj, no, a można ty wiesz, jak by tu skombinować taką bateryjkę, co? Nie wiem. Bercik, ja wiem. Ty, Kaś, wykręcisz taką bateryjkę, pożyczysz mi, mój się ogoli i ja cię przyniosę na azot. A co wy macie na raz taką obsesję bateryjną, co? Wierna, skąd ją wykręca? Z czego ją... Zresztą wiecie co? Wiem z czego. No, no. Wykręćcie się to z tego waszego pieruńskiego psa, wkręćcie karlikowi do tej maszynki, karlik się ogoli i no, pies zamknie morda. Bruj Boże mu nazwę tych baterii nie wkładajcie, bo mnie tu pierun szczeli. Dobrze? No, widzicie go, jaki mądry, no. Do widzenia. Do widzenia. No nie, co za baba. Nie, ja go zamorduję kiedyś, normalnie nie wycina. Cześć, Beci. No, cześć, Warszawie, Brazyl. Cześć. Chodź się, gola, widzisz, pierun, na tym pies wyje, no. Umyję tylko ręce i lecę na bazar. Czas to pieniądz, prawdziwy biznesmen nie marnuje czasu. Ja. Ty. No. Zbyszek, Warszawioku. Co, Hanysiek? Słuchaj, bo Andzi nie ma, wiesz, akurat. I aha. Może... Aha. I co? Do Alojza nie ma mowy. A... Najpierw praca, potem piwko. Ale wiesz, no... Co, ale ty mnie w ogóle nie namawiaj, bo mnie nie przekonasz. Jak warszawski biznesmen powie, coś postanowi, to rzecz święta, nie ma to. No wiesz, ja cię nie chcę namawiać, ale jedne piwo jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a Andzi nie ma. To może... To może? Co? Co ty? J23? Szpieg z krainy deszczowców? Nie, ty się lepiej rozglądaj, czy tu Andzie nie ma, bo jak u nas dopadnie, to koniec świata. A czy my coś złego robimy? Co to już? Nie można chodzić po chodniku? Ach, już ona dobrze wie, że my nie, no tak se chodzimy po chodniku i no, że idziemy do Alojza. Ty się za bardzo boisz Andzi, za bardzo. Coś ty powiedział? No. To ja się boję Andzi. A co, nie boisz? Ja się boję Andzi. Nie boi się. Właściwie, żeś ci powinien lutnąć między te twoje durne warszawskie ślipia, wiesz? Już się boję. Ale jak chcesz, to ci wytłumaczę, proszę bardzo. Ja się boję Andzi, chopie. Jo, Hany z dziada, pradziada, hajer przodowy. Ja miałbym się bać taki małej, chudej, niedożywionej Andzi, chopie. Jo, do kopalni podziemia zjeżdżą. Jo się wcale nie bał. A ja się wydawał, chopie, taki, wiesz co? Andzia? Ja. Jarunie, co ty mnie tak straszysz, ty? No, my no tak chodzimy. Wcale nie idziemy do Alojza. Zbyszek? To my? To znaczy, że idziecie do Alojza. Nie. Bo... My skąd? Nie. No może odrobinę. No właśnie, tak odrobina, ociupinę trochę i idziemy tego, bo my właściwie no. To my idziemy do kościoła. Co? No? No, to może się zdecydujecie. Bo właściwie, Andzia, to my... No. Idziemy i tu, i tu. Właśnie, i tu, bo właśnie ten bazar przeniesie do kościoła, czy kościół na bazar. Bercik, pójdź, tu w tej chwili chodź tu do mnie. Ale... W tej chwili chodź tu do mnie. Przepraszam, a o co chodzi? Nie poznajesz Andzia? No, czy taki znajomy głos, taki... Czekaj, Hilda! Andzia! Cześć! Jak i Josiek,
cieszę, że ja cię widzę, Indziu. A jak ja się cieszę. Karolnie, a jak ja się cieszę. Ty, a co ty się można cieszyć? A ale kto to jest? Jest? Ty ją nie znasz w ogóle. No to kto nie to szkodzi, jest? Ale ja się chyba najbardziej z was cieszę. Ale to jest mój mąż, Bercik, a to jest jego, znaczy nasz wspólny przyjaciel w Warszawie, Zbyszek, a to jest Hilda, moja przyjaciółka z ławy szkolnej. Naprawdę? Dawno no, nie... to wy sobie tutaj porozmawiajcie, a my idziemy. Właśnie. Czekaj, Bercik, bo ja coś od ciebie chciałam. Zbyszek, co ty od niego chciała? Żeby kupił cukier. No. Właśnie, to kup cukier, ja? Cukier. Jaki cukier? Bercik. Aha, no właśnie, no to... Tam do Alojza, tamta strona Alojza. Hilda, ile my się to lat nie widzieli razem? Jezus, ty czekaj, co to chciał? To chyba nie był cukier. Ale zostaw, potem sobie przypomnisz. Masz rację, Dziucha, pójdź do domu, bo jest zimno. Wiesz, zawsze u ciebie były takie porządki. Ja, to chłopcy urzędowali, Dziucha, a poza tym ja się nie spodziewała twojej wizyty. No i gody to, Dziuszka, co to u ciebie słychać? A wiesz, dużo by opowiadać. No wiesz, ja czytam różne gazety, czytałam. Ach, Rzym, Neapol, no. No dobrze słyszałaś, dobrze. No, kariera robisz, Dziuszka, kariera. Gio się cieszy, jaka jest dumna z ciebie. To może za niedługo ten Mediolan, La Scala? Tfu, dać mi malowane drewno. Słuchaj, ty zawsze była skromna, ale Dziuszka nie musisz. Ale wiesz co? Percik się zdziwi, jak przyjdzie ze Zbyszkiem, to wiesz? Znaczy, że on nic nie wie? Nie, bo ja mu nic nie dała. A poza tym, wiesz co, on ma takie pojęcie o pracy w operze, jak ty o pracy w kopalni, wiesz? A wiesz, jak większość. Ty, ale wiesz co, ja mam pomysł. Jak chłopcy przyjdą, nie? To ja wtedy się Bercika spytam, tak jak w Milionerach, nie? Co ty wiesz o życiu Hildy, nie? A ty wtedy... Wiesz? A ty wtedy... Ale... Co? Wtedy? Ty wiesz co, Bercik? Ty na mnie dziwnie działasz. Raptem trzy piwa z tobą i ja nie wiem, czy ja dzisiaj pójdę na bazar. A bo wy, warszawiaki, to wyście są lenie i tyle. Oj, przestań, lenie da. Oczywiście, że tak. Trzeba było przykład brać Zymie. Jakbyś Zymie brał przykład, to dzisiaj, hopie, ty byś był już milionerem. No tam nie patrzą, czy jest pogoda, czy deszcz, czy mgła, czy mróz. Jo do kopalni ino chodził, do kopalni, jo cały czas do kopalni, rozumiesz? Ale my tu na Śląsku mamy inną kulturę. Do kopalni, ty... Zaraz... Do jakiej kopalni? Do jakiej kopalni? Odkąd ja tu przyjeżdżam, to ja nie widziałem, żebyś ty poszedł do jakiejś kopalni. Ale żech kiedyś chodził, może tak. Robota jest dla mnie wszystkim, o. Tak, ale teraz nic nie robisz, nic. No może nic nie robię, ale w dalszym ciągu praca, o, jest dla mnie wszystko. No, ciekawe. Chłopie, ty wiesz, ile razy ja dziennie myślę o pracy. I to nie o jakiejś takiej waszej warszawskiej pracusi. Chłopie, ja myślę o naszej ciężkiej śląskiej robocie, rozumiesz? No co jest, chodź, no co? Czekaj, bo ja sobie ino przez moment pomyślę o naszej ciężkiej śląskiej robocie. I co? Jurek się zmęczył. Aha. Ty, a może byśmy poszli do Alojza na piwo? No, przecież stamtąd idziemy, Bercik. Tak? No, chodź. A to szkoda. A teraz, drogi mężu, zadaję ci pytanie. Czym zajmuje się moja Hildzia? No czym? Jak każda porządna śląska dziełcha, to na pewno bo kawał porządnej, ciężkiej śląskiej roboty, nie? Oj, tak. No. Hildzia? Pokaż mu. Strydę lawampa, lawfäulein domita, kolejkę wachą. Co mi się stało? Andzia, leć po woda! Zbyszek, dzwoń po kogo powie. Zbyszek, jak usta. Czekaj, ja był na kursie BHP i ja wiem, że jak tak boli, to trzeba zastosować. Nie wiem co trzeba, ale usta nie zaszkodzi. Bercik, zostaw mnie, nic nie jest! No jak nic, no jest. Jak ci nic nie jest, no to popierona wyjesz jak pies od karlikowej, co? Bercik! Co? Bercik! Zdrowo jest, to po co się tak wydzierasz? Moje ciało jest absolutnie zdrowe. No. Ja w ten sposób wyrażam stan swojej duszy. Co? Wyszek, rozumiesz coś z tego? No pewnie, no chyba tak. A ja też rozumiem, że niby
choroba psychiczna, jest lekko... Percik! Nie no, w sumie nie ma się czemu dziwić, jak Andzia jest lekko kopnięta, no durna baba, to jak ona może mieć normalne koleżanki? Percik! Nie no, choroba psychiczna, ja rozumiem, że choroba psychiczna to nikt za to nie odpowiada. Andzia, jak ja by był chory psychicznie, to normalnie ja by się tego nie wstydził. Trudno, łatwo przyszło, łatwo poszło i... Beci, mnie się wydaje, że nie tutaj jest pies pogrzebany, rozumiesz? Jaki zaś pies ty? Co jaki pies? Jarunie, no ty coś fanzolisz o jakimś psie. Ty, on też jest chory psychicznie, może to jest zaraźliwe. Bercik, Hilda jest gwiazdą opery włoskiej i tam śpiewo, rozumiesz? Jarunie, Andzia, ty też? Co ją tyż? No na ciebie to też przyszło. Jaką gwiazdą, jakie opery, no? Hildia śpiewa we włoskiej operze, rozumiesz, Hildka? Pokoż mnie cię, proszę. L'amore est un oiseau rebelle qui n'a fait apprivoiser et c'est bien vocal. Czekajcie, ale chwila, no. Wy to nazywacie we Włochach śpiewaniem, ja? A jak to mają nazywać? To? Ja wiem, ja to przypomina atak ślepej kiszki. Oj, Bercik, nie przesadza. Albo wycie wilków o 12 w nocy na najdalszym krańcu Bieszczadów. Hildia, ja cię przepraszam, niestety mój mąż jest psychopatą, nie gorsz się. I tego się dziocha nie do przeskoczyć. Ale ja się wcale nie gniewam, przynajmniej jest szczery. Wiesz co, Bercik, mam dla ciebie prezent. A co to takiego? Aida. A idź, pieruny. Bercik, Verdiego to taka opera. Może jak posłuchasz, to zmienisz zdanie. Ja mam słuchać takiego wycio, ja? Dziocha, jak ja chcę wycio posłuchać, to ja idę o 6 rano pod kopalnię, jak włączałem syreny. A potem sam mogę jeszcze iść o 2 po południu i zaś posłucham, jak wyją, wiesz? Wiesz co, Becika, ty już nie przesadzaj. To jest naprawdę bardzo piękny śpiew. To jest piękny śpiew! Twoim zdaniem to jest śpiew, ja? A może nie? Chopie, piękny śpiew to jest... Godzina 5, minut 30, kiedy pobudka zagrała! To jest piękny śpiew, a to pieruna jakieś wycie, no i... Ty, ale może posłuchasz tych pięknych arii, to ci się spodobał. Ja się to mógł spodobać, ja. Takie coś mi się mógł spodobać. Andzia, ja się mogę z tobą założyć, że jak mi się z tego spodobał choć jeden kawałek, to ja ci płacę seta, a jak mi się nie spodobał, to ty mnie płacisz, dobra? Ale Bercik, ja wcale nie chcę, rozumiesz, się z tobą zakładać o żadne pieniądze. Ja ino bardzo chcę, żebyś ty, kociku, tego posłuchał, rozumiesz? Nie mam zamiaru słuchać jakichś durnych operów, pieruna, bo to jest... O. Czekaj. To marsz triumfalny, takie ładne. Jo, to znam przeca! No ja też, no. A skąd ty to możesz znać, jak to jest nasz kawałek? Jak to nasz? No jasne, na GKS-ie to śpiewają. No ja... Na GKS! GKS! Królem jest! No dokładnie! Bercik, na jakim GKS-ie? No normalnie, na GKS-ie! Jeronie, ty! Ale co jak co, cicho dziołchy, na operze to już się znów. Tyś... Kurczę, ty się znasz na operze! No a co, może nie? A od kiedy? No nie wiem od kiedy, ale wychodzi na to, że się znów pierna. I o ten kawałek śpiewą co 2 tygodnie na trybunach, ty. Tak? I może jeszcze wiesz, kto to skomponował, co? No pewnie, że wiem, kibice GKS-u. Bercik, niejaki Verdi to skomponował! Verdi mu było, padosz. Verdi! Taki mały, ruby, paplaty, lukate włosy, zając po wargu, tak trochę przez nos go do, a jego szwagier robi na kopalni Wesoła. Tyn? Coś ty. No, na pewno nie. No jak to nie? No, ty się akurat dosz, ty chodził na GKS, albo ją. Bercik, Verdi już dawno nie żyje. Przestuń. Poważnie? Pierona, patrz. A jeszcze miesiąc temu widział go na tej małej trybunie z Daszkiem, a tu patrz, no fakt, trochę dużo pił, ale... Bercik, Verdi już naprawdę dawno nie żyje. Właśnie. Jarunie, patrzcie, jak to człowiek nie zna dnia ani godziny, no. No patrzcie, to jest ciekawe, no. A jeszcze miesiąc temu, że mu dołożył 5 zł do halby, no. Widzisz, Verdi to był taki facet, co właśnie to skomponował. O, to, no. I on nie żyje już chyba od 100 lat, albo i więcej, prawda? Co ty fanzolisz za głupoty? 100 lat temu jeszcze GKS-u nie było? To jak on to mógł słyszeć? Jakim cudem, no?
Belcik, nie wiem jakim cudem, w każdym razie to skomponował taki człowiek, który się nazywa Verdi 100 lat temu. Tak? Dobrze, wiesz co, no. Zbyszek, chodź no do kuchni, musimy porozmawiać. Chodź. Właśnie, to jest dobry pomysł, chodź. Przepraszamy. Ach, Reginka, widzisz, współczujesz mi. Widzisz, z kim ja muszę żyć pod jednym dachem. No nie przejmuj się tym, wiesz? Zbyszek, wiesz co mnie no i bardziej martwi? No. Ty. Jak ja? No, że baby godają głupoty, to już ich durne prawo, ale że ty fanzolisz, że ta jak one, to ja już nie wiem co. Ale wiesz co, Berciku, wybacz mi, ale jeżeli ty mówisz, że Verdi skomponował operę pod tytułem Aida, dlatego, że wcześniej był na meczu GKS-u, no to sorry, Gregory, ale ja się z tobą nie mogę zgodzić. A niby czemu nie, no? No proszę bardzo, jest luka w moim rozumowaniu. Ach, no jak ci to wiesz, no co? Powiedzieć? No jak nie widział tego na GKS-ie, no to kaj, może na tej twojej Legii, co? Nie, Bercik. To właśnie kibice GKS-u usłyszeli tę operę i z niej zrobili sobie klubową piosenkę, rozumiesz? Kopie, weź ty mnie raczej nie rozśmieszaj, ja cię bardzo proszę. Kaj, ty w dekel ci pizło, kibic GKS-u ci pójdzie do opery, do kaj. A właśnie, akurat może przypadkowo był i usłyszał Aidę, no i co wtedy? A, opie, żeby kibic GKS-u poszło do opery, opie, to wiesz co tam by musieli grać? Puchar Polski, a nie żadną Aida, durno. No dobrze, nie ma to tamto. Skończmy ten temat. Skończmy. No jasne, a swoją drogą ci powiem, co się z tymi babami robiło. Tak o porządną śluzko dziołcha zarobię jakimś durnym wyciem we Włochach, ty. A wiesz, Bercik, gdybyś ty wiedział, ile ona na tym wyciu zarabia, to byś od razu podszedł inaczej do sprawy. Myślisz, że co? Że dużo zarobią? Ha! Kopie! Nie ma to tamto. Porządny, wiesz, śpiewak to może zarobić miliony dolarów. Weź ty nie fanzol. No mówię ci, no jak nie? Uważaj, to takim durnym wyciem idzie zarobić miliony. Bercik, chłopie, no jasne. A ty wiesz, ile kasy miał Kiepura? W to? No, Kiepura. Co, nie słyszałeś? No chłopak, Sosnowca. Sosnowca, to ja już wolę nie wiedzieć, jak mu ta kasa kręcił, wiesz? No jak to jak? Normalnie, na śpiewaniu. Śpiewa wszędzie. Na ulicy, z balkonu, z dachu samochodu. Wszędzie śpiewał. No, a kasę kosił taką, że ojej, głowa boli. Straszno. No to znaczy tak, on śpiewał na ulicy, a jego kumple w tym czasie obrobiali portfele, tak? Aj, Bercik. A trzech tenorów, znasz? No to milionerzy. Ty poważnie? To takie pieniądze idzie na takim wycie zarobić. No jeszcze jakie, chłopie. No. Czekaj. Ty, Bercik. Tylko, Bercik, błagam cię, nie, Bercik, nie. Do tego trzeba skończyć szkołę, trzeba mieć ustawiony głos, a w ogóle to trzeba mieć talent. No, nie ma to tamto. A co ty kombinujesz? Nic. Czuję, sztybuję. La, 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 la. Andzia, to nic nie da. Zbyszek, co ją się narobiła? No co ją się narobiła? Ale Andzia, nie obwiniaj siebie. Przecież to nie twoja wina, że akurat przyszła tutaj do ciebie Hilda. To nie jest nawet Hildy wina, rozumiesz? Pół renty wydał na kasety z operami. My są plajtry, pójdziemy z torbami, rozumiesz? La 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 la. Nie pójdziemy my z torbami. Nie pójdziemy, bo Bercik zarobi dużo forsy. Jako śpiewok. Chyba! La 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 la, Figaro! Uspokój się, ktoś! Figaro tu! Panie Figaro, ktoś stuka! Ktoś klupie do drzwi! Kaj są dwierze! Czy tu są dwierze? Odchodzę! Starzej tabaki! La 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 la! Gdzie są drzwi? Bo puka ktoś! Do drzwi ktoś klupie, a ja otwieram, proszę wleć. Bercik, la 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 la, bellissima la la. Jeżunie, co się u was dzieje, co? Co się u nas dzieje?
Co się dzieje? To Karlikowo weszła właśnie w progi mojego domu. La 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 la. Uspokój ty się, ja. Pies mi całki czas przez ciebie wyje. La, pies i wyje, ty stary jędzej wyje pies. On wyje, 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 wyje. Niech se wyje, bo to jest pies. O ty stary jędzej, belissimi, la, 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 la. Berci, po jakiemu ty tak wyjesz, co? Po jakiemu ja wyje? O co ciebie idzie? O co mi idzie? Idzie mi o to, że chcę zostać śpiewakiem, 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 śpiewakiem. Ja chcę zostać jak ten sosnowca, taki jeden został, został i zarobił kupa szmalu, a jo jest hades i bez to zarobia na pewno dużo łatwiej, dużo prędzej. La, 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 sproszułek ta jędza, tra, la, 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 jędza, całować chcę. Zbyszek, już normalnie nie mogę. Ja, a ja mogę. Zbyszek, a może byś go wyciągnął na piwo? A zgodzisz się? Zbyszek, ja się już na wszystko zgodzę, żeby on ino przestał, rozumiesz? Bercik! Bercik! Słucham cię, mój przyjacielu z wojska ludowego. La, 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 la. Bercik, a może byśmy tak poszli na piwo, co do Alojza? Nie teraz, oj, nie teraz! No i przód kariera! Kariera, la, 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 la. Poza to jest kariera, kariera, mam powiedzieć. Może byś w końcu zamknął ten dziób? Tak jest, kobieto! Na 10 sekund! Zawrza ten dziób na 10 sekund, a może nie zawrza, nie zawrza, bo przeciąg mi zęby wybije. Oj, wybije, oj, wybije. Zamknij ten dziób, proszę cię, zamknij. Ja i słuchaj, nie zrobisz żadnej kariery, rozumiesz? Bo nie masz talentu. Nie wyciągniesz żadnej kasy, bo nie masz talentu. A poza tym, jak ja cię krupna w te twoje pudło rezonansowe, to zaczniesz cię nie śpiewać, ty. Wiesz co, ty się jeszcze zdziwisz, wiele o kasy wyciągnę na moim śpiewaniu. Jeszcze się zdziwisz, wiesz? Wiesz co, Farinelli, mnie tu kaktus wyrośnie, jak ty choćby 10 zł zarobisz na tym twoim interesie. A założysz się? Spadaj. O, w klubie ktoś! Ktoś klupnął w drzwi i dał otworzyć. No nie. Kto klupnął w drzwi, żamę? Kto zaklupał tukaj do mnie? La 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 la. La 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 la. Co zaś? La la. Mnie do ciebie przysyło. A co to jest? A to są pieniądze dla ciebie. Co byś miał na piwo. Ale i może byś przestał śpiewać. No błagam cię, Bercik, przestań śpiewać, błagam cię. Pa, do widzenia. Ale... Zbyszek, szykuj się, idziemy. Co, gdzie? No jak to, Kajdy, do Alojza na piwo. Tak? No. A kariera? Zbyszek. Słuchajcie, właśnie osiągnąłem szczytowy punkt mojej kariery. Podpisał, że lukratywny kontrakt z Karlikową, także trzeba to obląć. Oczywiście korzystając z okazji, że Andzia aktualnie się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Idź się na piweczko, idź, upij się, kochanie. Idź na piweczko. No to chodźmy. No oczywiście, Zbyszek, ja ci zawsze godzę, że na śpiewaniu idzie zarobić kupa forsy. Oczywiście, jeżeli się ma talent.